Dobrze, przechodzimy do ćwiczeń typowo stricte gimnastycznych z wykorzystaniem drążka. W tym przypadku trzy rodzaje podciągnięć. Pierwsze, najważniejsze, czyli siłowe, tak zwany strict pull-up, siłowe podciągnięcie. Pokaż dwa powtórzenia samemu. Jest to bardzo ciężki ruch, ponieważ grawitacja działa tu zdecydowanie przeciwko nam. Zrób po swojemu. Tak jest. Bardzo ładnie. Wyprost stawach łokciowych, brawa pana drążek. Zejdź. Tak jest. Teraz to, co ja uważam, że powinniśmy zmienić, czyli siłę masz na pewno do tego, żeby się podciągnąć siłowo, ale staramy się zachować poprawną sylwetkę i jakość ruchu, tak? Czyli nie zależy nam na tym, żeby robić jak największą ilość powtórzeń, tylko żeby zrobić to w jak najładniejszym standardzie ruchu. Pamiętaj, że jedna z ważniejszych pozycji dla Ciebie w każdym ćwiczeniu, o którym mówiliśmy, to jest tak zwany hollow hold, czyli wygięcie włókien przedni, napięcie mięśni brzucha. Czyli chciałbym, żebyś zostawił lekko nogi przed sobą, cały czas trzymając napięty brzuch, nie podciągając nóg do siebie, nie wykonując typowo siłownianych wersji podciągnięć, tak? Jedziemy. Typowo gimnastycznie. Wyprost. Zatrzymaj się chwilę, poprawię Ci sylwetkę. Brzuch napięty. Nie aż tak. Brzuch wepnij. Wepnij brzuch. Nogi wyprostuj. Tak jest. I podciągamy się teraz. Tak jest. Trzymaj brzuch, nie rozluźniaj. Nogi bardziej. Brzuch wpięty. Tak jest. I jedziemy jeszcze raz. Broda na drążek. Tak jest. Trzymaj. Tak jest. Jeszcze raz. Bardzo ładnie. Wyprost. Ok. I trzymamy. Tak jest. Zdecydowanie ciężej, tak? Jak się trzęsę, plus jeszcze robisz, to wisisz, ale jednak te lędźwie masz puszczone, tak? Chodzi o to, żebyś tu się zgiął i patrz, masz rozciągnięcie łopatek plus maksymalne spięcie łopatek, tak? Chcemy wykorzystać jak najbardziej skurcz mięśnia i w tym wypadku tak jest. Jeśli cały czas podciągamy na siłowni, to cały czas są łopatki i ściągnięte. Rozciągnąć je i ściągnąć brzuch tak samo, żeby był wpięty, odcinek lędźwiowy, lekko skifozowany. Czyli patrz, Jurgi, ty miałeś takie uniesione nogi tu, ale brzuch puszczony, tak? A ma być wpięcie, pośladki. To samo co plank, ale wisząc na drążku.